12. Das Einzige, was ich gerne mal machen will, ist Fahrerlein. 12 sierpnia 2023. Jesteśmy przy pomniku Krzysztofa Kolumba. Wnuka króla Jana, króla Władysława Jagieły, który odkrył Amerykę 12 października 1492 roku, kiedy w Konstantynopolu Żydzi zrobili plan, że wykształcą swoje dzieci jako lekarzy, jako kapłanów i przejmą władzę w świecie, co akurat nastąpiło po 527 latach. Było to 12 października 2019 roku w Warszawie. Byłam na spotkaniu. Na spotkaniu fatimskim. Był tam Sztelin z lat 2010. No a w Rzymie Franciszek oznajmił, że opanowali już wszystkie uczelnie świata. Było to przygotowanie do 23 lutego 2020 roku, do ogłoszenia pandemii, która spustoszyła świat. Matko Boże Nadziei! Matko Boże Nadziei, 12 października. Święto jest Matki Boskiej w Saragosie 20 stycznia 1940 roku, kiedy się objawiła Krzysztofowi Kolumbowi, nie, świętemu Jakubowi w Saragosie, jak również Matka Boska Nadziei, która towarzyszyła Hermanowi Cohenowi. Dowiedziałam się o nim w dniu beatyfikacji 108 męczenników 13 czerwca 1999 roku. Wcześniej, w 1987 roku, 14 czerwca, beatyfikowano biskupa Michała Kozala. Jutro jest jego rocznica ingresu, 13 sierpnia 1939 roku. Biskup Wocławka. Rocznicę bitwy pod Blaichem w 1704 roku. Rocznicę śmierci Marka Aviano w 1699 roku. 13 sierpnia 2023. Nasz ksiądz Michał będzie w Deczwałdzie, gdzie przyjmuje o odzyskanie mszy świętej Prudenckiej na Wronieckiej i do wszystkich klasztorów świata. Matko Boże Nadziei, wszyscy święci, Święty Boże, wspomagajcie nas. Wspomagajcie księdza Michała Woźnickiego i Matko Boża, patronko Hamburga, tego miasta, gdzie umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V, które operacją Gomora chciano zniszczyć w 1943 roku ścięciem kapłanów 10 listopada w 1943. Tutaj w Hamburgu. Mówił o nich Franciszek, jak był 12 października 1986 roku. Krzysztofie Kolumbie, Władysławie Jagiełło, no i królu nasz, Janie III Sobieski, wnukowie jego, cesarzu Karolu VII. Wstawiajcie się za nami, za całym światem. Jezu.